Chciałbym powiedzieć, że bardzo wysoko cenię sobie wyróżnienie, które dzisiaj mnie spotkało. Z okazji tego wyróżnienia miałem przygotować wykład. Peszy mnie to, że ten wykład w programie wypada przed wykładem laureata Nagrody Nobla. To jedna uwaga wstępna. Druga, zastanawiałem się nad wyborem tematu. Mogłoby to być prezentacja jakiegoś szczególnie ważnego, ogólnego zagadnienia współczesnej fizyki jądrowej. Ja jednak, słusznie czy nie, zdecydowałem się na przedstawienie konkretnej pracy, konkretnego tematu, który mnie zajmuje teraz w moim podeszłym wieku. Jest to temat z pogranicza fizyki jądrowej i atomowej. Jądro atomu w silnym polu magnetycznym, przykład jonu toru 229. Zwracam uwagę, że jest to jon wodoropodobny, to znaczy powłoka elektronowa jest tu zredukowana do jednego elektronu na powłoce K. I ten jeden elektron jest właśnie źródłem silnego pola magnetycznego działającego na jądro. Wybiegając do przodu, chcę powiedzieć, że istnieje przynajmniej jedno laboratorium na świecie, GSI w Darmstadcie w Niemczech. Laboratorium, w którym takie jony mogą być wytwarzane, gromadzone i poddawane badaniom. Proszę Państwa, na wstępie też chcę powiedzieć, że będę tu poruszać pewne zagadnienia teoretyczne i bez współpracy z kolegami teoretykami, Wycechem, Karpeszinem, Pachuckim, wymieniam ich w kolejności nawiązywania kontaktu, byłoby nam, eksperymentatorom, Markowi Fitznerowi i mnie, pewnie trudno znaleźć odpowiedzi na postawione przez nas pytania. Wyjaśnienia wymaga, dlaczego spośród 3000 znanych obecnie nuklidów akurat ten tor 229 przykuł naszą uwagę. Zacznę od tego, że własności tego jądra były badane na różnych drogach, ale w tej chwili istotne są prace fizyków amerykańskich, Helmera i Richa, którzy badali rozpad alfa uranu 233 i mierzyli promieniowanie gamma, które temu rozpadowi towarzyszy. Generalnie rzecz biorąc, tego typu badania to standardowa spektroskopia jądrowa, która nie zasługiwałaby na prezentację w dniu dzisiejszym. Ale ważne jest to, że te pomiary promieniowania gamma, pomiary energii promieniowania gamma zostały tu wykonane ze skrajnie rekordowo wysoką dokładnością. Tutaj pokazuję wyniki badań. Po pierwsze, przykład energii bardzo dokładnie wyznaczonej. Pozostałe energie na tym schemacie rozpadu są zaokrąglone. Tutaj mamy cztery cyfry po przecinku. Ta liczba jest wyrażona w kiloelektronowoltach, wobec tego dziesięciotysięczne części elektronowolta. Proszę Państwa, tu są pewne dane, które mogłyby fizyków jądrowych zainteresować, ale ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa tylko na jeden fakt, ten mianowicie, że w tym jądrze pierwszy poziom wzbudzony, ten pokazany na czerwono, pojawia się przy energii anomalnie niskiej, przy energii 3,5 elektronowolta. Taka energia jest typowa dla wzbudzeń elektronów walencyjnych w atomach, a nie dla wzbudzeń jądrowych. Otóż fakt zidentyfikowania jądra atomowego, które ma tak nisko leżący poziom wzbudzony, wzbudził duże zainteresowanie szeregu teoretyków, którzy rozważali możliwości sprzężenia jądrowych i atomowych
stopni swobody. Naliczyłem kilkanaście publikacji na ten temat. Bieda polega na tym, że nikt jak dotąd nie obserwował tego przejścia gamma o energii 3,5 elektronowolta. No, a z drugiej strony wyznaczenie energii tego przejścia z dokładnością do 1 elektronowolta, choć imponujące z punktu widzenia spektroskopii promieniowania gamma, nie jest wystarczające dla rozważań teoretycznych. I tutaj jest punkt wyjścia naszych prac. Mianowicie myśmy się zastanawiali, czy potrafimy wskazać drogę do zaobserwowania, bezpośredniego zaobserwowania przejścia tego niskoenergetycznego i do zmierzenia energii przejścia ze znacznie lepszą dokładnością. Proszę Państwa, teraz koncentrujemy uwagę już tylko do końca wykładu na dwóch poziomach, na stanie podstawowym, tutaj pokazanym na czarno. Dane o tym stanie podstawowym jądra są wzięte z doświadczenia. To jądro rozpada się poprzez emisję cząstek alfa z okresem półrozpadu przekraczającym 7000 lat, 5 drugich parzystość dodatnia. Zmierzony został moment magnetyczny, który w magnetonach jądrowych wynosi 0,45. Natomiast wszystkie dane dotyczące stanu wzbudzonego, tego niskoenergetycznego stanu wzbudzonego, wynikają z rozważań, z analizy danych o wyższych stanach wzbudzonych tego jądra, stanach, które bezpośrednio udało się zidentyfikować i zbadać. W szczególności szacujemy, że okres połowicznego zaniku tego stanu wynosi 4 godziny, no i że spin wynosi 3 drugie, a parzystość jest dodatnia, że moment magnetyczny jest ujemny, ale bliski zera. To wszystko jest wzięte z ekstrapolacji danych, z analizy teoretycznej tych danych doświadczalnych, którymi dysponujemy. Chciałbym również powiedzieć, że ta ocena okresu półrozpadu dotyczy jądrowego przejścia gamma o multipolowości M1. Myśmy tutaj zaniedbali ewentualne oddziaływania z elektronami. To, że takie oddziaływania z elektronami mogą być istotne, pokazuje to następne przezrocze. Ja tutaj rozważam atom obojętny. Powłoki atomowe są całkowicie zapełnione i odwołuję się do jednej z prac teoretycznych, które dotyczą tak zwanego electronic bridge, mostu elektronicznego. To można by o tym bardzo uczenie mówić, ale ja myślę, że wystarczy powiedzieć, co następuje, że tę energię wzbudzenia, tę maleńką energię wzbudzenia 3,5 elektronowolta można oddać otoczeniu poprzez emisję 1 kwantu gamma, tośmy rozważali przed chwilą, ale możliwy jest również mechanizm taki, że część tej energii zostanie przekazana na przeniesienie elektronu z jednego stanu do wyższego, a reszta zostanie wyemitowana w postaci kwantu gamma. Rezultatem będzie to, że prawdopodobieństwo rozpadu będzie mieć dodatkowy kanał, będzie zwiększone, okres połowicznego zaniku będzie krótszy niż te oszacowane 4 godziny. To jest przykład tej jednej z prac teoretycznych, które rozważają sprzężenie jądrowych i atomowych stopni swobody. Proszę Państwa, teraz przechodzę do jonu wodoropodobnego, to znaczy do tej sytuacji, kiedy na orbicie K znajduje się tylko jeden elektron. Otóż ten jeden elektron wytwarza w obszarze jądra efektywne pole magnetyczne o wartości oszacowanej przez nas na 27,7 megatesli. 10 do 11 gaussów. Jeżeli dobrze pamiętam, takie pola przewiduje się na powierzchni gwiazd
neutronowych. Otóż to ogromne pole magnetyczne działa na moment magnetyczny jądra i rezultatem tego oddziaływania jest struktura nadsubtelna, rozszczepienie poziomów jądrowych. To rozszczepienie jest tutaj pokazane dla tych dwóch jądrowych poziomów, które rozważam, dla stanu podstawowego 5 drugich plus i tego izomerycznego pierwszego wzbudzonego stanu 3 drugie plus przy bardzo niskiej energii. I teraz, jeżeli sięgniemy do podręcznika i weźmiemy standardowe wzory uwzględniające ten efekt rozszczepienia nadsubtelnego, to uzyskamy położenie poziomów pokazanych tutaj na czarno. Ja podałem energię przesunięcia poziomu w elektronowoltach. Podałem również całkowity moment pędu, który jest, prawda, sumą momentu pędu jądra i spinu elektronu. Te czarne poziomy uzyskujemy wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę tylko diagonalne elementy macierzowe. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę również niediagonalny element macierzowy, element macierzowy sprzęgający te dwa stany jądrowe, to wtedy rezultat jest taki, z jednej strony, że te poziomy, które mają jednakowe F, jednakowy całkowity moment pędu, równy 2, ulegają rozepchnięciu, górny przesuwa się do góry, dolny przesuwa się do dołu. No i oprócz tego funkcje falowe tych dwóch stanów mieszają się. Jest to de facto mieszanie się stanów jądrowych o różnym spinie. Tutaj te stany zmieszane są zapisane w taki sposób, poprzez wykorzystanie funkcji trygonometrycznych, żeby normalizacja była automatycznie spełniona. Oczywiście sinus kwadrat plus kosinus kwadrat równa się jedności. No i widzimy, że wyższy z dwóch stanów F równe 2 ma niewielką domieszkę spinu 5 drugi, a stan niższy ma niewielką domieszkę spinu 3 drugie. Ja powiadam niewielka domieszka, bo tutaj byśmy oszacowali, że dla energii dokładnie równej 3,5 elektronowolta to zmieszanie jest na poziomie 2%. Proszę Państwa, to zmieszanie ma bardzo istotny wpływ na rozpad stanu izomerycznego. Proszę Państwa, tutaj ja podaję średnie czasy życia, a nie okresy półrozpadu. Dlatego dla bezpośredniego przejścia pomiędzy izomerem i stanem podstawowym w jądrze, które nie miałoby żadnych elektronów, średni czas życia przejścia wynosiłby około 6 godzin. Natomiast jeżeli mamy tę sytuację oddziaływania z polem magnetycznym i mieszania stanów, te czasy życia o wiele rzędów wielkości ulegają skróceniu. Prawdopodobieństwa przejść rosną. To przezrocze pokazuje, skąd się bierze to gwałtowne przyspieszenie przejścia. Mianowicie, proszę popatrzeć, ja tu wziąłem dwa z tych czterech stanów, te skrajne, najwyższy i najniższy. Ten najwyższy o F równym 1 odpowiada spinowi jądra 3 drugie. Ten stan dolny ma tylko niewielką dwuprocentową domieszkę stanu 3 drugie. Ale przejście elektromagnetyczne zachodzi pomiędzy tymi dwoma stanami. Oczywiście można by powiedzieć, że moglibyśmy obserwować przejście jądrowe, przejście związane z zmianą stanu nukleonu. Jednak proszę zwrócić uwagę na ten wzór z prawej strony, który daje nam
proporcjonalność prawdopodobieństwa rozpadu do trzeciej potęgi energii, co jest oczywiste dla przejścia dipolowego, i zwracam uwagę na masę tej cząstki, która uczestniczy w przejściu. Ta masa występuje w mianowniku w kwadracie. I oczywiście masa elektronu jest o 3 rzędy wielkości mniejsza od masy nukleonu, stąd występuje tu w kwadracie, stąd jest to ogromne zwiększenie prawdopodobieństwa przejścia. Proszę Państwa, dotąd nie zastanawiałem się, w jaki sposób osiągamy ten stan wodoropodobny. Weźmy pod uwagę jony krążące w jakimś tam pierścieniu zbiorczym, o którym ja później kilka słów powiem. Załóżmy, że początkowo mamy do czynienia z jonami helopodobnymi, to znaczy takimi jonami, w których na orbicie K mamy 2 elektrony i oczywiście efekt magnetyczny od tych elektronów znosi się całkowicie. I teraz w momencie w czasie T równym 0 elektron zostaje oderwany, no i włącza się pole, powstaje ten jon wodoropodobny, włącza się to niesłychanie silne pole magnetyczne. Proszę Państwa, chciałbym uświadomić Państwu, że w tej chwili T równy 0, w tym momencie odrywania elektronu. Ja zakładam, że ten proces oderwania jest praktycznie natychmiastowy w skali, którą tutaj rozważamy. Spin jądra jest ściśle określony. To jądro albo znajduje się w stanie izomerycznym o spinie 3/2, albo w stanie podstawowym o spinie 5/2. No i mamy te stany odpowiadające różnym wartościom F. Teraz z biegiem czasu pojawiają się domieszki i pojawiają się w postaci oscylacyjnej. Formalizm dla uwzględnienia tych oscylacji spinu jądra jest identyczny z formalizmem stosowanym do analizy oscylacji neutryn. I prawdę powiedziawszy, ja sobie zajrzałem do jakiegoś tam artykułu dotyczącego oscylacji neutryn, żeby to ilościowo opracować. I rezultat jest taki. Wyobraźmy sobie, że akurat bierzemy pod uwagę jądra atomowe, które w tej chwili T równej 0 znajdowały się w stanie izomerycznym o spinie I równy 3/2. I zakładamy, że rozważamy to, co się dzieje w krótkim czasie, nie uwzględniamy rozpadu. W tym stanie górnym pojawia się domieszka spinu jądra 5/2. Ta domieszka oscyluje. Tak się akurat składa, że okres oscylacji jest niemal dokładnie równy 1 femtosekundzie, 10 do minus 15 sekundy. Średnia tutaj wychodzi, średnie prawdopodobieństwo zmieszania wychodzi na poziomie 4% zamiast 2%, o których mówiłem poprzednio. Proszę Państwa, tutaj akurat w tym przypadku zakładam inaczej niż poprzednio. Tu zakładam, że w tym stanie początkowym T równym 0 spin jądra wynosi 5/2, że jądro znajduje się w stanie podstawowym. No i po oderwaniu elektronu mamy obsadzone 3 stany, prawda, dolny stan F równe 2, F równe 3 i górny stan F równe 2. To, że ten górny stan jest również obsadzony, to jest właśnie wynikiem mieszania funkcji falowych. No i obserwujemy przejścia elektromagnetyczne. Jeżeli odczekamy kilkaset milisekund, to już wszystkie obiekty będą znajdować się w stanie podstawowym. Gdybyśmy zrobili inne założenie, gdyby to jądro w stanie wyjściowym T równe 0 było, miało spin 3/2, to wtedy również najwyższy poziom, tutaj zaznaczony linią przerywaną, byłby zasilany.
No więc, proszę Państwa, jeżeli by nam się udało w doświadczeniu wytworzyć, otworzyć te warunki i gdyby nam się udało zastosować odpowiedni detektor do rejestracji tego niskoenergetycznego promieniowania z dostateczną dokładnością, z dostateczną zdolnością rozdzielczą, to mając energię tych przejść, moglibyśmy uzyskać wszystko, na czym nam zależy, w szczególności energię tego stanu interesującego naszych kolegów teoretyków. Można by sobie wyobrazić również inny eksperyment, taki mianowicie, że czekamy, aż wszystkie obiekty będą już w tym stanie o najniższej energii i będziemy poddawać te obiekty oddziaływaniu z promieniowaniem laserowym i przy odpowiednio dobranym, prawda, częstości czy długości fali promieniowania laserowego moglibyśmy przeprowadzić ten stan najniższy do stanu F równe 3 albo do górnego stanu F równe 2 czy ewentualnie do stanu F równe 1. Taki eksperyment, o którym nam się marzy, został wykonany w Darmstadcie przez fizyków niemieckich. Badany był wodoropodobny jon bizmutu 209. Bizmut ma liczbę atomową 83, wobec tego jest to jon o ładunku 82+. Jądro bizmutu 209 ma spin 9 drugich, określony przez ten nieparzysty 83 proton. No i dzięki polu magnetycznemu, które tutaj szacowane jest na 18 megatesli, mamy rozszczepienie, mamy tę strukturę nadsubtelną, stan F równe 5, stan F równe 4, te dwa stany różnią się energią o 5 elektronowoltów. Odpowiednia długość fali w przybliżeniu wynosi 240 nanometrów. Gdyby kogoś interesowały dokładne przewidywania teoretyczne, to one są w tej publikacji Physics Letters opublikowane. Natomiast mnie interesuje eksperyment, który został wykonany w Darmstadcie przy zastosowaniu pierścienia zbiorczego tego układu ESR od Experimental Storage Ring. Może najpierw kilka słów o tym urządzeniu badawczym. Jego obwód wynosi 108 metrów. Jest to układ próżniowy, przy czym próżnia jest niesłychanie wysoka, jak tutaj podałem, co jest oczywiście konieczne, żeby nie było przeładowania jonów. Do tego układu wprowadza się wiązkę tych jonów wodoropodobnych bizmutu. Te jony obiegają po krzywej, po orbicie zamkniętej dzięki 6 magnesom, które tutaj są, jeden z nich, prawda, wskazałem. No i z tego mamy krążenie zgodnie ze wskazówkami zegara na tym obrazku wiązki bizmutu. Natomiast na tym dolnym obszarze prostoliniowym ta wiązka bizmutu oddziałuje z wiązką laserową. No i rezultaty, tutaj na czerwono pokazałem obszar, gdzie znajduje się detektor promieniowania wzbudzanego wiązką laserową. Rezultaty pokazane są tutaj. Przy odpowiednio dobranej długości fali uzyskujemy efekt rezonansu. Ten efekt rezonansu uzyskujemy przy długości fali 400 kilkudziesięciu nanometrów. Ta wartość dwukrotnie przekracza to, co daje teoria i poprawiony eksperyment. Rzecz w tym, że ta wiązka bizmutu, te jony bizmutu poruszają się z prędkością równą 60% prędkości światła i efekt Dopplera tu odgrywa bardzo istotną rolę. Po uwzględnieniu efektu Dopplera uzyskujemy tę długość fali, która jest bardzo bliska teoretycznym przewidywaniom
i uzyskujemy okres, średni czas życia 0,351 milisekundy, który, jak się okazuje, ja tego już nie pokazuję, też jest bliski tego, co przewiduje teoria. No więc, proszę Państwa, my byśmy chcieli ten podobny eksperyment wykonać w tym naszym, szczególnie nas interesującym przypadku. Bieda polega na tym, że na to, żeby wzbudzać wiązką laserową, my musimy dość dokładnie znać położenie tego rezonansu, dlatego że ten rezonans jest niezwykle wąski i znalezienie go bez oszacowania wstępnego, teoretycznego byłoby pewnie nierealne. Wobec tego jesteśmy zdani na poszukiwanie tych przejść deekscytujących stany wzbudzone i to, mam nadzieję, w jakimś momencie uda nam się wykonać, zwłaszcza po unowocześnieniu urządzeń w Darmstadcie. Te urządzenia są właśnie w tej chwili rekonstruowane. No i może na zakończenie pokażę, to jest to laboratorium darmstadzkie, to jest też to samo laboratorium. Tutaj jest schemat akceleratora synchrotronu, który przyspiesza jony. Tu jest FRS, to jest separator produktów reakcji, a ESR to jest ten pierścień zbiorczy, o którego zastosowaniu nam się marzy. Dziękuję Państwu. Dziękuję.